Cześć, siemano, witajcie! Stwierdziłem, że ostatnio na moim kanale jest za mało energii, dlatego teraz będę mówić cały czas na takim powerze, jakbym się nawdupiał nie wiadomo czego. No właśnie, czego mogłem się nawdupiać, żeby tak szybko mówić. W każdym razie stwierdziłem, że dzisiaj zabiorę was na małą wycieczkę na gospodarstwo Proxima, bo jakiś czas sobie pogrywam tutaj na brzozóweczce, o czym myślę, że ci, co obserwują kanał dłuższego czasu, to już pewnie doskonale wiedzą. Gram sobie Multika i stwierdziłem, że czas zaprezentować, jak tutaj sobie wygląda proksimowe gospodarstwo, tak więc dzisiaj zabieram was na mały obchód po cudzych kątach. No i co, no wbijamy sobie tutaj główną bramą wjazdową, tak to sobie z grubsza wygląda od tej strony, że tak powiem, łody drogi, żeby sąsiedzi dobrze widzieli, co się tutaj dzieje. Tak więc wiecie, tak musi być reprezentacyjnie na bogato, nie, a tam z tyłu to już tam, to już nieważne, nie? Ważne, że od drogi jest git. No i co, no wchodzimy sobie, tak więc cóż, no myślę, że zaczniemy tradycyjnie od tej warstwy takiej socjalno-mieszkalnej, tak więc domek parterowy z cegły czerwonej. No myślę, że jak na Dara to raczej taki skromny dosyć, ogólnie jak na Proxima to to gospodarstwo jest tutaj raczej skromne, tak więc tak to sobie wygląda tutaj od ogrodu. Jakie kwiatuszki stylowe, nie wiedziałem, że on ma takie wyczucie, takie deko-wyczucie. Nie znałem od tej strony Dariusza. Tak, obróć ich w krateczkę. Podobno ostatni krzyk mody w tym sezonie. Parasolka o dosyć dyskusyjnym kolorze. No, przypuszczam, że wyblakła niczym błotniki w Zatorze, że wcześniej była w innym kolorze. Tak to sobie tutaj wygląda od strony mieszkalnej. Tutaj jakaś ławeczka, taka huśtaweczka dla dziadka, babci. Tak więc myślę, że tematy mieszkalne mamy już za sobą. No i co? No tutaj widać obora typu nowoczesnego i niewydanego. Tak więc tutaj... A, może nie będę właził. Tutaj widzę, jakiś karczer stoi tu. Kafelki wyczyszczone, nie będę łaził komuś po dojarni, tak więc tak to sobie wygląda tutaj od tej strony. Kosiareczka Pöttinger, czyli zachodnia produkcja, no bo Daro oczywiście nie ufa polskim markom pod tym względem. No tutaj widać największy koń pociągowy w całym gospodarstwie, czyli Massey Ferguson 3120, sprzęgnięty z dwiema autosankami. O, ta jedna jest sztywna. Aż dziwne, że nie ma żadnej wywrotki takiej większej do tego ciągnika, no ale cóż, jego wybór. Tak więc tak to sobie wygląda, to jest główny koń pociągowy na tym gospodarstwie. Może od razu przejdziemy sobie tutaj na tył obory, obora z dwoma wyciągami. Tak więc chłop przynajmniej nie musi tyle widłować. No i tutaj z tej strony sobie to wygląda, jakiś widzę paszowóz wciągnięty. Metalfach. Tak więc ma jeszcze paszowóz. Taki raczej z tych mniejszych, myślę, że zatorkiem pewnie go ciąga, tak więc... Myślę, że przejdziemy sobie tak od razu tutaj dalej. No myślę, że jak przychodzę tutaj na środku tego podwórka, to od razu przejdziemy sobie może przez garaże najpierw. Tak więc co on tutaj w tych garażach sobie chowa? No tutaj widzę jakiś trójkąt. A pewnie na tuzie Fergusonie to sobie podpina. Nie wiem na co, po co, komu, ale wiecie, lans we wsi plus 5, nie? To sobie chłop ciąga. No i cóż, no tutaj mamy klas Roland 250, tak więc przypuszczam, że też sobie to pewnie lata w głównej mierze z Fergusonem. Opryskiwacz Biarcki, 12-metrowy rozsiewacz Sigma, tak więc tutaj raczej takie już polskie maszyny, typowo biedniejsze. Tak więc to pewnie sobie lata tutaj z maskotką tego gospodarstwa, czyli z Ursusem 3512. No, powiem szczerze, że to jest taki ciągnik maskotka udara, taka perełka. Tak więc myślę, że on nawet za wiele roboty nie ma, ale musi być, koniec, kropka. Tutaj, czekajcie, Pöttinger. No. Nie Heuwender, tylko ten roztrząsacz do siana. Heuwender to taki widłowy by był. Myślę, że Daru i Heuwender to by było takie dziwne połączenie. Klas Liner z grabiareczka, przypuszczam, że albo z 3512, albo z zatorkiem to sobie lata. Tak więc no w sumie ten Ursus, myślę, że takie roboty raczej tylko zielonkarskie ma. I co, no lecimy dalej. To co? Czekajcie, aż się muszę... Chłopcy kosiarkę kupił. Ale jazda, no nie wiedziałem, że ma taki wynalazek. Aha, i tym się tak jak czołgiem skręca. No dobra, ciekawe, ale dobra, zostawię, bo popsuje, potem na mnie będzie. Tak więc cóż, no, takie malowane w barwach John Deere'a. Ciekawe, czy to w ogóle jest John Deere czy coś innego. Ty, to nawet hak ma z tyłu, jaka jazda. I mały kogucik. No dobra, no... Co kto lubi, nie? Mówię, no ja nie wiedziałem, że on coś takiego nabył drogą kupna. Ale chłop tu dba o to obejście, żeby te trawniki były przystrzyżone, tak więc... Jak miał pchać kosiarkę, no to kupił sobie taką samojezdną. No w sumie ma to jakiś sens. No i dobra, no przechodzimy dalej. Tu jak widać najnowszy nabytek.
w gospodarstwie Proxima, czyli John Deere 5090R, jak rakieta. Jak widać, z turem. No, ciągnik taki typowo właśnie przy, myślę, że przy hodowli, jak tutaj przy krowach, to naprawdę ma dużo roboty. Więc już no, rozejrzymy się tutaj w kabinie, jak to sobie wygląda. Odpalimy, zobaczymy, jak to chodzi. Trochę sobie podkusimy. Tak więc tak sobie to tutaj wygląda od wewnątrz. No cóż, dobra, może jeździł po placu tym tak bez celu nie będę, bo nie ma sensu. Tak więc już jeszcze raz obejdziemy sobie w koło, zobaczymy, jak ten ciągnik się prezentuje. No, powiem szczerze, widziałbym coś takiego u siebie w miejscu Fortery tam na osadzie. Na singlu i chyba się poważnie zastanowię. Tak więc cóż, no myślę, że przechodzimy sobie dalej co do tego, jak to tutaj wszystko wygląda. No, tutaj widać jakiś zbiornik na paliwo. Zajrzymy, no bo jakżeby inaczej, nie? Wały posiewne typu ciąganego, nie tak jak u mnie. Znaczy się, moje też są ciągane, tylko nie mają zawieszenia. To tutaj widzę, że są z zawieszeniem, tak więc dużo fajniejszy sprzęt, bo przynajmniej jak jedzie przez wieś, to, to nie słychać w drugim końcu wsi, że jadę wałować, tak jak to ma mi sumie. No i co, no Zetor 7211, też raczej taka perełka tutaj w gospodarstwie. No i jak widzę, sprzęgnięta z pronarką. Tutaj akurat świeżo niedawno rzepak, który podsypywałem. Więc tak sobie to wygląda. Stodoła taka, trzy pary wjazdów na przestrzał i tutaj wrota szczytowe. Bardzo praktyczna rzecz, polecam. No i tutaj widać jakieś agregaty, już typową właśnie pod, chyba pod Fergusona. Chociaż zamiast Dara to pewnie będzie też John Deere katował w tym prawołosiewnym. Jak znam życie, to pewnie go zaprzęgnie wcześniej czy później. Tak więc przejdziemy sobie na tył. Tutaj jeszcze rozrzutnik pewnie od 7211 i tu chyba też świeży nabytek. No nie widziałem, że jest takowy tutaj w gospodarstwie. Sigma Delfin. Tak więc jak widać, Daro tutaj troszeczkę ostatnio poinwestował sobie w te sprzęty. Więc cóż, no myślę, że obejdziemy sobie te budyneczki tutaj od zewnątrz. Zobaczymy jeszcze, jak to wszystko wygląda. No i może jakiś taki nalot ala dron zrobimy, tak więc zobaczymy sobie, jak to wszystko tutaj wygląda, tak z lotu ptaka, tutaj jakieś silosy widzę. Chociaż ciężko powiedzieć, czy on ma na tyle użytku udziela, chociaż w sumie jak... Nie, ma to sens w sumie, bo jak tutaj da siano kiszonkę, a tam kiszonkę z kukurydzy, to dwa takie silosy na przestrzał faktycznie mają jak najbardziej uzasadnienie. No i tak sobie to gospo wygląda tutaj z lotu ptaka, zrobimy sobie taki nalot ala dron. Tak więc taka szybka prezentacja, jak to sobie tutaj wygląda. No, odcinek raczej z tych, tak jak mówię, gdzieś tam zapychaczy, przegadany, przedeptany bardziej, raczej tutaj za wiele się nie dzieje, ale stwierdziłem, że też gdzieś tam warto pokazać to gospodarstwo. No i co, no myślę, że na dzisiaj to było na tyle, tak więc już no, myślę, że tam gdzieś powoli się z Wami będę żegnał. Tak więc zrobiłem sobie tutaj jeszcze taki ładny nalocik. Mam nadzieję, że nic mnie tutaj nie potrąci. Gdzie w drzewa. Tak samo gospodarstwo takie raczej, jak tutaj mówiłem, jak na Proxima, raczej biedniejsze, ale całkiem schludne, nie powiem, że nie. Tak więc tak to sobie wygląda tutaj u nas na tym dedyku. No i co, no myślę, że na dzisiaj to było na tyle. Trzymajcie się, na razie. Hej i widzimy, słyszymy się w kolejnych odcinkach.